Bardzo serdecznie dziękuję. Witam Państwa, witam Pana. Dziękuję za tak miłe przedstawienie resortu, którym mam zaszczyt kierować. I to jest taki dla mnie też moment, żeby w dialogu z Państwem, w dialogu z sektorem uwypuklić, jak istotna jest kwestia obecnie klimatu i środowiska, czyli tej szeroko pojętej problematyki, którą zajmował się resort na ulicy Wawelskiej w Warszawie, a teraz zajmuje się coraz większą ilością kwestii, bo wydaje mi się, że to odzwierciedla zarówno wagę, jaką my przykładamy w rządzie do tej kwestii, jak i wyzwania, które niesie przed nami zarówno to, co się dzieje w Brukseli, jak i to, co się dzieje na świecie. Więc czuję się powiernikiem tradycji, która splata się w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, która płynie z dwóch nurtów. Z jednego nurtu środowiskowego, ekologicznego, tej refleksji o zielonej Polsce, o zielonych płucach Polski, o tym, w jaki sposób możemy w naszym kraju czuć się komfortowo na łonie natury, z tą refleksją, która dotychczas była częścią szeroko pojętej problematyki gospodarczej i która między innymi znalazła swój wyraz w postaci powołania resortu energii i wyodrębnienia działu administracji publicznej energia. A obecnie obydwa te wątki splatają się w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu i Środowiska, nowo utworzonym na bazie Ministerstwa Klimatu, gdzie były już działy administracji publicznej klimat i energia, czyli zarówno działania związane z gospodarką odpadami, z dbałością o czyste powietrze, odnawialnymi źródłami energii, jak i klasyczną, tradycyjną regulacją rynków elektroenergetycznych, gazowych, paliwowych, energetyki jądrowej, więc to jest to spektrum tematów, które jest potężnym spektrum, które wnosi Ministerstwo Klimatu. Natomiast dołożyliśmy ten komponent i środowisko w postaci dwóch działów administracji publicznej. Jeden dział środowisko i tutaj parki narodowe, ochrona przyrody, bioróżnorodność, bardzo istotne obecnie tematy zarówno w Unii Europejskiej, jak i na forum międzynarodowym. Bardzo istotne dla nas też, dlatego że mamy tutaj bardzo dużo do zaoferowania fantastycznych, dobrych praktyk i możliwości, które wykształciliśmy jako kraj. No i dokładamy bardzo istotny z perspektywy klimatycznej komponent bilansu wodnego, czyli dział administracji publicznej gospodarka wodna. Więc rzeczywiście mamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które podejmuje te najważniejsze wątki związane z jakością życia Polaków, ale jakością życia również, która ma swoje odzwierciedlenie w klasycznej problematyce gospodarczej, w nowych miejscach pracy, nowych technologiach, nowych szansach też, jakie otwiera przed Polską nowy Zielony Ład. I rzeczywiście, jeśli można, to dosłownie parę słów na ten temat. Nie muszę chyba Państwu wszystkim tłumaczyć, że Zielony Ład, który został umieszczony w centrum zainteresowania Ursuli von der Leyen i nowej Komisji Europejskiej, zyskał niespodziewanie nową szansę, czy nową szansę na uwiarygodnienie i realizację w postaci ogromnych funduszy odbudowy postkoronawirusowych. I ten bodziec inwestycyjny sprawia, że bardzo kapitałochłonne i trudne często inwestycje, które wiążą się z pójściem w kierunku neutralności klimatycznej, zyskują tą dodatkową wiarygodność w postaci strumienia funduszy. I dla kraju takiego jak Polska to uwiarygodnienie jest absolutnie krytyczne. My mamy świadomość, że musimy się zmieniać, mamy świadomość, że musimy transformować naszą energetykę. Widzimy
że nasze bloki elektroenergetyczne się starzeją. Widzimy, jak trudno czasami funkcjonować w oparciu o te zużyte instalacje, z których 70% ma ponad 40 lat, ale z drugiej strony widzimy ogromne szanse związane z nowymi technologiami. Mamy boom na fotowoltaikę, program Mój Prąd, który się cieszy niesłychanym zainteresowaniem Polaków. Przekraczamy 1000 wniosków dziennie w tym momencie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, i to pomimo koronawirusa. Bijemy rekord za rekordem miesiąc po miesiącu, jeżeli chodzi o dokładanie kolejnych mocy fotowoltaicznych zainstalowanych na dachach Polaków. Mamy ogromny boom przewidywany, jeżeli chodzi o wiatr na morzu, gospodarkę offshore'ową, wiatrową na morzu. To jest potężny komponent znowu, który będzie surfował na tej niesłychanej obniżce kosztów technologii wiatrowych, którą obserwujemy. I wreszcie mamy ogromną zmianę, która przed nami idzie, to znaczy elektromobilność uwiarygodnioną spadkiem cen komponentów, przede wszystkim baterii, i ogromnymi inwestycjami w elektromobilność poczynionymi w 2019 roku po raz pierwszy na taką ogromną skalę w Europie. Przypomnę, w zeszłym roku, to znaczy przed koronawirusem, Europa wydała ponad 60 miliardów euro na inwestycje związane z elektromobilnością, bijąc 3,5-krotnie Chiny, jeżeli chodzi o skalę tych zaangażowanych inwestycji. A co to oznacza? Oznacza, że tam, gdzie są inwestycje, tam, gdzie pojawiają się nowe instalacje produkcyjne, tam musi pojawić się strumień produktów, a zatem ten podstawowy mankament, który dotychczas dotykał również takie rynki jak nasze, to znaczy niedostępność tych nowych pojazdów elektrycznych albo bardzo długie okresy oczekiwania na te pojazdy, zostanie po prostu zniwelowane. Więc mamy ogromne szanse związane z Zielonym Ładem, z zieloną gospodarką i z uwiarygodnieniem tych szans w postaci dodatkowego strumienia pieniędzy. I oczywiście my będziemy musieli bardzo mądrze te środki zagospodarować. Tutaj ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o terytorialne plany sprawiedliwej transformacji, które w polskich regionach powinniśmy do końca roku napisać. To jest potężne wyzwanie, dlatego że to dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy, dzięki stworzeniu wiarygodnej alternatywy będziemy mogli z optymizmem patrzeć na tą ogromną transformację cywilizacyjną, która się dzieje, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną. Natomiast oczywiście nie jest ta zmiana bez wyzwań. Tak jak wspomniałem, nasz kraj nie może się mimo ogromnego skoku gospodarczego, cywilizacyjnego, który odbył się w ostatnich latach, nie możemy jeszcze mierzyć się z dostępnością kapitału, która jest u naszych zachodnich sąsiadów w Niemczech, czy też jeszcze dalej w Holandii. Więc kiedy porównujemy koszt dotarcia do tej nisko i zeroemisyjności, no to widzimy, że w relacji do PKB on bardziej dotyka takie kraje jak Polska, w szczególności również rozłożenie geograficzne konsekwencji nie jest jednolite na skalę europejską i stąd bardzo mocno podnosimy w rozmowach z naszymi partnerami tą potrzebę zachowania uczciwości w podchodzeniu do tej transformacji, która odzwierciedla historię, odzwierciedla uwarunkowania, które wszyscy odziedziczyliśmy. Nie chciałbym dominować tego dzisiejszego przekazu, natomiast z mojej strony jedna uwaga, którą chciałbym uprzejmie prosić, żebyśmy wszyscy wzięli pod uwagę i żeby towarzyszyła nam w dzisiejszej dyskusji. A mianowicie bardzo istotne znaczenie będzie miało tempo, w jakim my jako gospodarka, my jako firmy, my jako ludzie będziemy w stanie realizować ten potencjał nowych szans. Okno możliwości, które się przed nami otwiera, nie będzie trwało wiecznie.
Te nowe rynki będą zagospodarowywane, pieniądze będą się kończyły albo będą miały ograniczoną datę ważności. To od nas samych teraz zależy, na ile z tej transformacji skorzystamy, na ile droga do neutralności klimatycznej będzie okazją dla skoku technologicznego, dla nowych wysokopłatnych miejsc pracy, dla nowych nisz technologicznych w naszym kraju. I jestem przekonany, że jeżeli ta warstwa gospodarcza ruszy, to również po drugiej stronie będziemy w naturalny sposób coraz lepiej doceniać te korzyści ekologiczne, które niosą za sobą te nowe rozwiązania. Jeżeli mówimy o czystym powietrzu, czyli programie, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem Polaków, to widzimy, że ten program Czyste Powietrze z początkowej formuły, w której była termoizolacja i wymiana pieca, został wzbogacony w tym roku o możliwość zainstalowania panelu fotowoltaicznego, o możliwość dofinansowania pompy ciepła, jak również o możliwość dofinansowania dla najuboższych, bo to oni będą wymagali tej specjalnej solidarności, tej specjalnej troski i wsparcia ze strony państwa, ze strony samorządów, którą chcemy im ofiarować. I kiedy te programy, widzimy ich ogromny sukces, widzimy również poprawiającą się jakość parametrów na małą skalę jeszcze, jeżeli chodzi o jakość powietrza, i chcielibyśmy, żeby te dwa cykle wzajemnie się wzmacniały i uzupełniały, to znaczy ekologia i ekonomia, tworzenie nowych sektorów, tworzenie nowych technologii, nowych firm, żeby wpływało na możliwości, jakie gospodarstwa domowe i polskie rodziny będą miały, jeżeli chodzi o wybór rozwiązań na rzecz bardziej ekologicznego, bardziej przyjaznego planecie funkcjonowania. Także resort, którym mam przyjemność kierować, to teraz resort, który kompleksowo podejmuje problematykę natury, powietrza, wody, ale również technologii, miejsc pracy i innowacji, i odzwierciedla jego powołanie potężne wyzwanie, przed którym wspólnie stoimy, i mam nadzieję, który będzie przedmiotem Państwa dogłębnej i konstruktywnej dyskusji w dalszej części kongresu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za wystąpienie Pana Ministra. Pozwolę sobie wykorzystać jeszcze Pańską obecność, żeby skomentować to, co Pan powiedział. Czas, który będzie przed nami, czyli czas wychodzenia z konsekwencji COVID-u, to jest czas, który wymaga dużego dialogu. I liczymy na to, że akurat jestem skłonny uwierzyć, że Pan będzie to najlepiej mógł zrobić, bo jeszcze zanim został Pan ministrem, kiedyś miałem okazję z Panem rozmawiać w obecności samorządowców i wtedy Pan wykazywał dużą troskę o klimat, więc tym bardziej mam nadzieję, że na stanowisku ministra ta odpowiedzialność za ten klimat będzie jeszcze większa. Dekarbonizacja Polski jest oczywistą rzeczą, natomiast można to wykorzystać gospodarczo, ale ja bym zachęcał do tego, żeby wrócić do takiego rozwiązania, które kiedyś funkcjonowało, a mianowicie spotkania z grupami roboczymi z poszczególnych branż, bo dzisiaj wszyscy naprawdę chcą pomagać, chcą rozmawiać, jak wychodzić z tego ciężkiego klimatu, jakim będzie sytuacja po-covidowa. Natomiast mamy naprawdę grupę bardzo mocnych ludzi, którzy są bardzo oddani, zaangażowani. Są to przedstawiciele ISP, zresztą w kontakcie z Wami. Zależy nam na tym, żeby ten dialog był, żebyśmy mogli wyciągać takie wnioski, które będą prowadziły do najlepszych rozwiązań. Ja tylko przypomnę, że ta gospodarka komunalna, którą mamy w Polsce, to jest jeden z większych pracodawców. To jest bardzo duża siła i dzisiaj też trzeba ich uszanować, bo oni też są na pierwszej linii frontu, nie schodzą z tego placu boju. To też jest ważna gałąź gospodarki. Dlatego zachęcamy do tego dialogu, a łatwo jest ich znaleźć. Są na liście prelegentów kongresu NVICON. Bardzo dziękujemy za wystąpienie i za otwartość. Wszystkiego dobrego.